wydaje mi się, że coraz więcej z powrotem bywa baranów i jagniąt na naszych halach. Jako że Śląsk zebrał należyty rozgłos, bo nagrodę Nike zdobył reportaż o Górnym Śląsku. Zrobimy sobie dania z przepisu najbardziej znanego śląskiego kucharza. Witam Was smacznie, Remigiusz Rączka z samego serca śląskiej ziemi. Masterchefie, często jest jakiś odcinek, w którym robi się z dziwnych rzeczy jedzenie. I często tymi dziwnymi rzeczami są podroby właśnie. Ja z podrobami wieprzowymi do czynienia wcześniej nie miałem. Zdrobiowymi tak, ale z wieprzowymi nie. A jako, że kolega Rączka ma tutaj w jednym filmie przepis na to, jak wykorzystać móżdże, płuca, serca wieprzowe, to tę lekcję spróbuję dziś. No witajcie kochani ludkowie. Dzisiaj mogę powiedzieć, będzie troszkę ekstremalnie. Bez tuż, jak ktoś jest bardziej wrażliwy, to proponuję przełączcie kanał. Nie no, żartuję. Tematem dzisiejszego odcinka są podroby wieprzowe, które są zdrowe, pożywne, mają mnóstwo witamin z grupy B, mikro i makroelementów. Bez tuż, kochani ludkowie, trzeba ich jeść. Bardzo przepraszam tych, których brzydzi widok tego typu jedzenia. Oczywiście zrozumiem, jeśli filmu nie obejrzycie, bo każdy ma jakąś tam swoją wrażliwość, ale trochę się zrobiliśmy wybredni, nie? Bo kiedyś takie rzeczy się normalnie wpierdalało. No trochę się nam zmieniły kulinarne standardy. Ale tak naprawdę, jeśli kogoś to nie brzydzi i takie rzeczy może jeść, to pod względem ekonomicznym to jest znakomita sprawa. Gdyż za pół kilograma muszczku dałem 4,60, za pół kilograma płuc dałem 3,76 i za pół kilograma serc zapłaciłem 4,89. I tak naprawdę jakieś 12 zł za 1,5 kg żarcia, które ma pewnie sporą wartość energetyczną. Ja będę robił takie porcje degustacyjne, czyli nie w takich ilościach jak pan Rączka proponuje. Będę robił takie bardzo pomniejszone porcje, a resztę po obróbce technicznej zje gałgan, gdyż ponoć dla psów takie rzeczy to rarytas. To mamy jasność już, co będziemy dziś robić. Zanim jednak zaczniemy, krótka przerwa reklamowa. A jak już jesteśmy przy płucach, sercu i mózgu, to jakby to trochę naciągnąć, to dzisiejszy fragment sponsorowany ma z tym trochę wspólnego. Chciałbym wam polecić kolejny tytuł wydawnictwa Insignis, Twoja anatomia. Książka napisana przez Adama Keja. Możecie go kojarzyć, jest autorem bestsellera pod tytułem Będzie bolało. Pan Adam podjął się dość trudnego zadania stworzenia książki, która w zabawny i przystępny sposób pozwoli nam zapoznać się z czymś, co jest dla nas bardzo istotne, czyli z naszą własną anatomią. Wiadomo, anatomia sama w sobie jest tematem dość skomplikowanym, o ile nie masz ambicji pójścia na medycynę czy coś inny powiązany z tym kierunek, to raczej nie będzie ci się chciało poświęcać czasu na to, aby studiować jakieś skomplikowane kolubryny tłumaczące co i jak dzieje się w naszym organizmie. Ta pozycja odczarowuje nudne podręczniki z biologii, pozwala w prosty sposób zrozumieć pewne rzeczy, a dla najmłodszych to już jest w ogóle świetna sprawa. Poza poszerzeniem wiedzy odpowiada również na różne ciekawe pytania, jak na przykład, czy jedzenie kus z nosa jest bezpieczne? Ile czasu tracisz siedząc w toalecie? Dlaczego w twoich rzęsach mieszkają obleśne żyjątka? Polecam zakup bardzo gorąco. Jeśli nie dla was, to na pewno świetnie się sprawdzi jako prezent dla waszych dzieci, albo dzieci i kogoś, kogo znacie, albo młodszego rodzeństwa, albo no po prostu kogoś w miarę młodego, kogo chcielibyśmy zainteresować czymś innym dla odmiany niż rzeczy, które na co dzień znajduje w internecie. Twoja anatomia, Adam Kej. Link oczywiście do zakupu znajdziecie w opisie. Polecam serdecznie. No dobra, panie Rączka, opowiadaj pan. Co tu dużo gadać, chytomy się roboty. Chytomy łapiemy. Na początek mojej ekstremalnej podróży dzisiaj będzie móżdżek wieprzowy i chcę
trochę o nim połosprawiać. Połosprawiać, poopowiadać. Móżdżek wieprzowy, jak to badania potwierdzają, jest jedynym produktem, bez małaż, który może delikatnie powstrzymać rozwój choroby zwanej stwardnieniem rozsianym. Serio? Nie znalazłem żadnych informacji na ten temat, ale nie, ja się nie znam. Jak ktoś się zna, to napiszcie, czy to brednie, czy... Mam tu masło, jedna cebula, no i oczywiście jajka, troszkę natki pietruszki, sznytlocha i już mamy danie gotowe. Cebula oczywiście trzeba zeszlić na masełku. Poszajtuję sobie ją, kosteczka. Niego leży w mleku, a mnie nic nie powiedzą, że w mleku. Dobra, umyję trochę tego mózgu. Tyle mi wystarczy. Leję to tym mlekiem. Nie lubię cebuli. Głupiś. Elf z cebulą dobry. Jak pomidor. No jeden móżdżek to tak w zależności od tego, czy była mądra ta świnka, czy nie. Woży tak w granicach 20-30 deko. Ja mam dzisiaj troszkę więcej. Tak się składa, że świnie akurat są mądre. Podobno. Patrzcie, znalazłem, że jest masło pszczyńskie. Ja z Pszczyny jestem. Prawie, znaczy się, ze wsi pod Pszczyną. Więc bardzo mnie to ucieszyło. Gdyż Pszczyna słynie z niewielu rzeczy. Mamy zagrodę żubrów. Pierwszy brzechwy była Pszczyna. I zamek jest pszczyński. No i tyle. Jeszcze aktor Piotr Machalica jest z Pszczyny. Jest czy był? Był z Pszczyny, bo już nie żyje niestety. No i przyszła ta wiekopomna chwila, że musimy dociepać móżdżek do cebulki. Ja go nie będę kroić, bo on i tak się rozepi. Chodzi o to, że nie będzie go kroił, bo on się i tak rozwali. Rozepi się ponoć, więc wiecie. Teraz to przeferlomy. Wybijemy sobie jajeczka. Faktycznie się rozepił. Tu my trochę sznytlochu, czyli szczypiorku i dużo natki pietruszki. No i kochani, mamy to. Możemy nakładać na talerz. Rewelacja. Dobry chlebek. Dobro. Smażonka z muszczkiem, pietruszka, sznytloch. To wszystko gro. Smacznego. Problem polega na tym, że nie jestem głodny. Jadłem niedawno śniadanie i to tak dość dużo. No żryj, a widzicie? Nie smakuje to źle. Czy trochę może mdłe? Jakby mi nikt nie powiedział, że to jest z mózgiem, to bym na to w życiu nie wpadł, bo nie ma tu nic niezwykłego w smaku. Czuć, że to jest jajecznica z jakąś wkładką. Czy mózg się nadaje do jajecznicy? Nadaje się. Sprawdźmy, czy płuca nadają się do pierogów. Rączka do... Pewne okoliczności zaszły, które spowodowały, że przedwczoraj nie mogłem dokończyć tych znakomitych potraw. Wczoraj jak się obudziłem, to się czułem chory, więc tym bardziej nie mogłem. Dzisiaj się czuję trochę mniej chory i mogę, więc kontynuujemy. Nasze drugie danie to będą pyszne pierogi z płuckami. Mam tu płuca wieprzowe i teraz ważna sprawa, żeby te płucka wciepać do wrawej wody, sparzyć, wyloć ta woda i potem ważyć ich do miękkości. Chyba w następnym odcinku będzie trzeba zrobić znowu wegańskie odkupienie, bo coś czuję, że dzisiaj część z was może źle znieść ten widok. Więc teraz na chwilę tu te płuca ponoć wrzucamy, żeby je sparzyć. Jest sparzone mikrofalami. Nasze płucka mamy sparzone. Teraz, słuchajcie, ciepnymy ich do wody, gdzie tą, w której się będą już ważyły. Ponieważ przerywana parzenie mikrofalami, to jest mordowanie. Do drugiego gorka wciepnę już se teraz listek i ziele. Ciepiemy serca. Mam tu 3 wieprzowe. One się ze 2 godziny jak drut muszą ważyć. No i ciepiemy nazot płucka. Do smaku domy pół cebulę. Listek bobkowy, woniące korzeni. I soli. A teraz do naszych serc, które się ważą. Mam 2 marchewki, pora, pietruszkę, sele, liście selera i jeszcze pora i pietruszkę. Mam maszynka, bo będziemy teraz rychtować farsz do pierogów. A, bo ja tu mam z 2 tych maszyn.
Shuriken. O, jest! Dobra, gitara, zmieliłem. Podsmażona cebulka ze szpirkami ląduje teraz w naszych płuckach. Pamiętajcie o tym, że farsz musi być pikantny, musi być lekko słonawy. Mamy też gałki muszkatołowej i dość dużo majeranku. Teraz to muszę przeferlać. I żeby mi się dobrze lepiły pierogi, to dom se to na chwilkę do wytęgnięcia do lodówki. Teraz to na pierogi jest banalnie proste. Do tego pół kilo mąki pszennej. Nie wydatować żółtka, nie wydatować masła. No po prostu się powoda. Ciasto jest bardzo fajne. Plastyczne. Bierzemy pieroga. Na to farsz, który jest wychłodzony. Taką łycha farszu. Trzeba to zakulać. Dobra, mamy cztery pierogi. Wrzucamy. Przepyszne. Rewelacja. Pecha. Dobra, trochę mi to smakuje, jakbym jadł pierogi z wątróbką. Płuc wcześniej nie jadłem. Nie jest to jakoś wybitne danie. Umiarkowanie dobre to było, bez szału. Ale faktycznie, jeśli... Dzięki temu za 10 zł można ugotować obiad dla 4 osób, to ma to jakiś sens. Dobra, to został jeszcze gulasz z ser. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Fajlujemy teraz to na takie kąszczki, no takie jak je robię. Trzeba będzie delikatnie to jeszcze na masełku przesmażyć, lekko popaprykować. Jedna taka słuszna cebula też tam trzeba dać. Jeszcze ciutek masła. Ten bulion, w którym się warzyły serca. A warzywka oczywiście wykorzystam i też ich tam wkleja. No i co, kochani, teraz to możemy zagęścić wszystko. Mam tu mąka, zimno woda. Delikatno zrobimy zaklepka. Lewome trochę pietruszki nie zaszkodzi. Jeszcze coś, o czym żech nie wspominał. Taką bardzo mało łyżeczka octu, żeby to wszystko złamać. Teraz mamy gulasz jak marzenie. Dobrze wygląda. Chota. Chota. Zróbcie się taki. Naprawdę dobre. Zróbcie się taki. Naprawdę dobre. Zrobił, że coś musiałem zepsuć. Bo ten gulasz, w sensie ta woda. W ogóle do smaku nie ma. Takie to jest mdłe mocno. Ale o dziwo. Te same kawałki serc są w miarę w porządku, więc o, wiem. Panie Adamie, jak pan ogląda teraz, to proszę zamknąć oczy na chwilę. No! Teraz lepiej. Mówię, smakuje to jak taki tani gulasz. Bo też to jest tani gulasz. Nie mogę powiedzieć, żeby to było jakieś bardzo niedobre. Ale też nie mogę powiedzieć, żeby to było jakieś bardzo dobre. Takie danie, żeby się nażreć. Bez specjalnego tutaj kontemplowania tego, co żremy akurat. Więc jak ktoś jest odważny i się nie brzydzi, chciałby poeksperymentować z podrobami, to ogłaszam, że generalnie przepisy pana Rączki się nadają do tego. To tyle na dziś. Partnerzy odcinka, przypominam, Twoja Anatomia, link do zakupu w opisie. Tymczasem do zobaczenia. Nie wiem kiedy.
jedno ważne, żadnych podrobów. Podrobów się nie je. Po prostu niejadalne.